Oto doczekaliście się. Bohaterem odcinka jest Antonow 2. Zabytki Nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Znany chyba wszystkim samolot, który dzisiaj zobaczymy, oblatany został 31 sierpnia 1947 roku. Jego początkowe oznaczenie to SCH-1, oznaczało ono Sielsko-Hojzjastienny, czyli rolniczy. Nawiązywało to do radzieckiej tradycji oznaczania typów samolotów wedle ich przeznaczenia, jednak przed wdrożeniem do produkcji seryjnej zmieniono nazwę na An-2. An to skrót od nazwiska konstruktora Olega Antonowa, stąd należy go w sumie wymawiać An, a nie AN. W Polsce samolot tak czy inaczej znany jest jako Antek, czasem zwany jest też kołchoźnikiem albo latającą stodołą, a jego nazwa w kodzie NATO to Colt. Antków wyprodukowano bardzo dużo, ale źródła znacznie się różnią w kwestii konkretnych liczb. Produkcję rozpoczęto w 1949 roku w ZSRR, a konkretnie w fabryce w Kijowie, i do roku 1962 powstało tam od 3300 do 5000 egzemplarzy. Następnie w latach 1966-71 w miejscowości Dołgoprudnej pod Moskwą budowano wersje na pływakach i powstało ich tam 506 sztuk. Od roku 1957 samolot pod nazwą Fengshou 2, a następnie też pod innymi nazwami, powstawał w Chinach, gdzie zbudowano ich od 1100 do kilku tysięcy, w tym również w wersji bezzałogowej. Od 1959 roku Antki powstawały w Polsce. Główną fabryką była WSK Mielec, części dostarczała WSK Okęcie, a silniki WSK Kalisz i Rzeszów. W Mielcu zbudowano niecałe 12 tysięcy egzemplarzy. W Polsce powstało też kilka wersji specjalistycznych, w tym samolot fotogrametryczny z ciemnią, samolot serwisowy dla fabryki autobusów i ciężarówek Jelcz, samolot do poszukiwań geofizycznych z wykorzystaniem podczerwieni, a także latająca stacja przekaźnikowa dla państwowej telewizji i co ciekawe w roku 1975 pewnie nikt się nie zdenerwował, że ten samolot dla telewizji polskiej otrzymał znaki rejestracyjne SPTVN. Antki znane szeroko w bloku wschodnim przechodziły dogłębne naprawy i remonty w NRD, ale nigdy nie były tam produkowane, mimo że czasem taka informacja gdzieś się pojawia. Oficjalnie samolot eksportowano do 20 krajów, a używany był w ponad 70, czyli w ponad 1/3 państw świata, a w wielu lata do tej pory, czyli 76 lat po oblocie. Co sprawiło, że ten prosty i w sumie dość toporny samolot jest tak popularny i długowieczny? Obejrzyjmy go z bliska. Kadłub ma 10 metrów i 12 cm długości, jest całkowicie metalowy, półskorupowy, z pracującym pokryciem o grubości od 0,6 do 1,2 mm. Główna część wnętrza kadłuba to przedział o wymiarach 4,10 na 1,60 na 1,80 m, mogący zabrać od 1,5 tony do 1600 kg ładunku. Aby wyważenie samolotu było zawsze prawidłowe, wzdłuż burt zaznaczone jest, gdzie umieścić jakie obciążenie. Do samolotu wsiada się przez drzwi na bakburcie, otwierane są do wewnątrz i oczywiście da się je otwierać i zamykać podczas lotu. Do załadunku większych gabarytów można otworzyć ku górze cały właz, w którym drzwi są umieszczone, uzyskując wejście o wymiarach 1,5 na 1,5 metra. Powierzchnia boczna kadłuba za włazem jest pokryta tworzywem, które chroni kadłub przed uderzającymi w niego linami pozostałymi po wyrzuceniu spadochroniarzy metodą skoku na linie statycznej. Tutaj widać, co instruktor musi wciągnąć na pokład lecącego samolotu, a to wszystko po drodze targane wiatrem ociera się o kadłub. Za wejściem są wbudowane zamykane stopnie prowadzące na grzbiet samolotu. A na grzbiecie można znaleźć m.in. punkt ładowania chemikaliów dla wersji rolniczej, a kiedyś była tu też antena radiokompasu, obecnie miejsce po niej jest zaślepione. Wersja pasażerska dla Aeroflotu miała wygłuszoną kabinę i 14 siedzeń, była też opcja z dwoma specjalnymi miejscami dla dzieci i kołyską dla niemowlęcia. Znacie jakiś inny samolot z kołyską dla niemowlęcia? Tutaj zakłady w Mielcu przekazują 10-tysięczny wyprodukowany egzemplarz dla Aeroflotu. Wiecie swoją drogą, że sierp i młot są centralnymi symbolami w emblemacie tych linii do tej pory? Samoloty miały różnego typu instalacje z nawiewem powietrza, mogła być długa listwa z dyszami jak tutaj, wygodniejsza dla pasażerów, ale często musiały wystarczyć nawiewniki wykonane w takiej, za to absolutnie niezawodnej technologii. W konfiguracji sanitarnej samolot zabierał 6 chorych na noszach i 2 osoby z personelu medycznego. Nosze mocowano do burt kadłuba takimi uchwytami. A rannych można było posilić ciepłym napojem z pokładowego czajnika.
Z przedziału głównego dało się awaryjnie uruchomić silnik korbą. Gniazdo jej podłączenia umieszczone jest na tylnej w ręce kabiny pilotów po prawej stronie. Pod dachem, po stronie lewej, znajdziemy linki napędu sterów, a po przeciwnej stronie linę dla samowyzwalaczy spadochronów. Samoloty używane do skoków miały też takie oto dodatkowe wyposażenie. W miejscu widocznym dla wszystkich skoczków jest zestaw lampek informujących o zbliżaniu się i osiągnięciu celu zrzutu. Żółta lampka sprzężona jest z sygnałem akustycznym. Nad drzwiami jest miejsce na dodatkowe wskaźniki, które widział wyrzucający skoczków. Był tam prędkościomierz, wysokościomierz i wymontowany w tym egzemplarzu zegar czasowy albo stoper. Instruktor miał też do dyspozycji przyciski do korygowania kursu samolotu. Po wciśnięciu ich świeciły się odpowiednie lampki umieszczone przed pilotem. A jeżeli po obejrzeniu tego filmu waszym marzeniem stał się skok na wojskowym spadochronie z Antka, możecie to nadal zrobić. Skoki, które oglądacie, organizuje pierwsza szkoła bojowego spadochroniarstwa, której dziękuję za wpuszczenie mnie na pokład dla potrzeb tego filmu. Link do szkoły w opisie. Na tylnej wrędze mamy kolejne drzwi prowadzące do pomieszczenia w samym ogonie samolotu. Znajdziemy tam m.in. zawór pneumatyczny do blokowania skrętu koła ogonowego, a także miejsce na toaletę. No, toaletą było generalnie wiadro z klapą, ale za to miała ona swoje okienko. Z kolei jedno z dużych okien obudowane jest wyjściem awaryjnym. Samolot w wersji agrolotniczej mógł zabrać chemikalia płynne lub w formie granulatu. W kadłubie zabudowana była na przykład taka aparatura, ale stosowano jej kilka typów, ze zbiornikami o pojemności od 1400 do 1960 litrów, ładowanymi od góry dźwigiem. Samolot opylał pas o szerokości od 30 do 60 metrów, a wersja An-2M z 1964 roku miała instalację zasilaną wałem, odbierającą silnikowi 50 koni mechanicznych. Powstały też dwie wersje ze znaczną modyfikacją tylnej części kadłuba, przezywane Fiedia i Lala. Fiedia to An-2F albo An-2NAK, samolot, w którym tylna część kadłuba została zwężona i przeszklona na całym obwodzie, a usterzenie było podwójne. Samolot taki miał służyć do korygowania ognia artylerii, a na grzbiecie posiadał karabin lub działko. To latało, ale nie weszło do produkcji, bo do jego roli okazały się lepsze śmigłowce. Z kolei druga modyfikacja to Lala 1 z Mielca, samolot z silnikiem odrzutowym, o którym już powstał osobny odcinek. Podejmowano też próby stworzenia z Antka samolotu gaśniczego, montując pod kadłubem mieszczący 1200 litrów wody zbiornik ze szkła, a następnie z metalu, ale te rozwiązania nie weszły do produkcji i Antki gaśnicze miały zbiornik w środku, tutaj widać jak jest napełniany typową motopompą. W kabinie Antka jest miejsce dla dwóch pilotów. Podczas misji agrolotniczych, gdzie samolot latał dosłownie kilka metrów nad ziemią, czasem nawet dotykając podwoziem roślinności, z pilotem leciał mechanik pokładowy i pilot skupiał się, w cudzysłowie, tylko na prowadzeniu samolotu, natomiast wszystkie pozostałe czynności, takie jak kontrola, czy wszystko działa i pracuje w odpowiednim zakresie temperatur, wykonywał właśnie mechanik pokładowy. Zestaw przyrządów umożliwiał pełne wykorzystanie samolotu również w warunkach bez widoczności. W kabinie znajdziemy kilka lampek UFO podświetlających wskaźniki. Lampka UFO generuje światło ultrafioletowe, ale w instrukcji Antka jest ono przeuroczo nazwane światłem nadfiołkowym. Do sterowania mamy dwa wolanty z logotypem samolotu. Czerwona dźwignia uruchamia hamulce kół. W niektórych Antkach była ona na jednym, a w innych na obu wolantach, tak jak tutaj. Dźwignia ta ma mechanizm blokowania postojowego. Są tu także przyciski nadawania przez interkom i radiostacje. Ale samolot rozpoczął karierę, kiedy radio nie było wcale standardem. W burcie kabiny znajduje się otwór, a za nim zasobnik na rakiety czy race w różnych kolorach, które można było wystrzelić, nadając w ten sposób określony komunikat. Tak wygląda z kolei sterownica nożna. Jest sprzężona z zaworem instalacji hamulców, dzięki czemu skręt wspomagany jest przyhamowaniem wewnętrznego koła. Między fotelami są dźwignie. Czerwona to stop kran, czyli zawór gaszenia silnika, zielona podgrzew gaźnika, kremowa skok śmigła, czarna to manetka gazu, niebieska skład mieszanki paliwowej, a brązowa to klapka filtra rury ssącej. Mamy tutaj też sterowanie zasłonkami silnika, które działa tak. Samoloty budowano na różne rynki, stąd opisy w kabinie można spotkać w kilku językach. Tutaj na przykład jest manetka skoku śmigła w wersji rosyjskiej, a tutaj w wersji polskiej. Po lewej stronie jest sterowanie zaworem paliwa, a na podłodze dźwignia ręcznej pompy benzyny, a także włącznik ogrzewania
i dysze wentylacji. Przeszklenie kabiny wystaje poza obrys kadłuba, poprawiając widoczność. Przednie szyby są ogrzewane w taki sposób, że prawa ma nadmuch gorącego powietrza, a lewa podgrzewana jest elektrycznie. Z kolei wycieraczki mają silniczki z tyłu, a napęd poprowadzony linką. Działa to podobnie jak w prędkościomierzu, oczywiście nie lotniczym. Czerwone dźwignie u góry służą do awaryjnego odrzucania fragmentu oszklenia. Pilotów było dwóch, ale historia pokazała, że Antek nawet bez pilota może mieć pewną wartość bojową. W 2020 roku podczas walk w Górskim Karabachu wojska Azerbejdżanu stosowały taką technikę, że brali Antka, nakierowywali go za pomocą autopilota na cel, po czym pilot wyskakiwał ze spadochronem i wojska Armenii były zmuszone do marnowania drogich rakiet, żeby zestrzelić samoloty, które mogły być wypełnione materiałami wybuchowymi, no i stanowiły zagrożenie, a tak naprawdę nadawały się na złom. I przy okazji w ten sposób ujawniali, gdzie są ich gniazda artylerii przeciwlotniczej, co z kolei ułatwiało wrogowi drugą fazę ataku już z wykorzystaniem bojowych samolotów. Podwozie standardowego Antka jest trzypunktowe. Koła główne z niskociśnieniowymi oponami zamontowano na goleniach z amortyzacją olejowo-azotową. Koła mają hamulce bębnowe z klockami rozpieranymi gumową dętką. W zimie można zamocować 2,5-metrowe narty, co ciekawe również z pneumatycznymi hamulcami w postaci kolców wbijających się w śnieg. Instalacja pneumatyczna ładowana jest ze sprężarki podczas pracy silnika i ma 8-litrowy zbiornik sprężonego powietrza. Ten egzemplarz AN-2T miał nietypowe eksperymentalne terenowe podwozie, mające po 3 koła z każdej strony. Była też wersja na pływakach, nosząca kilka różnych oznaczeń i jej rozwinięcie oznaczone AN-2PP. Ten ostatni samolot mógł zabrać do pływaków 1260 litrów wody w celach gaśniczych i powstał w 10 egzemplarzach. Koło ogonowe jest samonastawne, ale może być pneumatycznie zablokowane w pozycji środkowej, co czyni samolot mniej podatnym na podmuchy bocznego wiatru podczas rozbiegu i dobiegu. W toku produkcji okazało się, że elementy spawane w zawieszeniu koła tylnego źle znoszą próbę czasu i wprowadzono w ich miejsce elementy kute. Podobna zmiana objęła też łoże silnika. Pusty AN-2 waży około 3300-3400 kg, a masa maksymalna w locie to 5,5 tony. Antek może lądować na podłożu bardzo złej jakości, ale ten, którego oglądacie, nie musi. Ma do dyspozycji długi i równy pas lądowiska Niegowoniczki oraz jego infrastrukturę. Malowniczo położone miejsce obsługiwane przez Jurajski Klub Lotniczy zaprasza. Jeżeli nie macie swojego samolotu, a skoki z Antka to nie wasz klimat, możecie umówić się w Niegowoniczkach na spokojny lot motoparalotnią nad Jurą Krakowsko-Częstochowską z firmą Skyjoy. Wszystkie linki w opisie, a umieszczam je tu z wdzięczności za ogromną pomoc w realizacji filmu o Antku. Skrzydła Antka są w całości metalowej konstrukcji, pokryte zwykle płótnem, chociaż w późnych egzemplarzach płótnem kryto podobno tylko płat dolny. Skrzydła mają stały profil R2S o grubości 14%. Płat górny połączony jest z dolnym wspornikami i usztywniony cięgnami ze stalowych taśm. W obrys dolnej krawędzi natarcia wbudowano reflektory lądowania, dwa z lewej, a jeden z prawej strony. Płat górny ma klapy i szczelinowe klapolotki z elektryczną klapką wyważającą na lewej lotce, a także automatyczne sloty. Jego rozpiętość to 18 m 20 cm. Płat dolny ma dwuczęściowe klapy i rozpiętość o 4 metry mniejszą niż górny. Oto jak działa mechanizacja, klapy uruchamiane są elektrycznie. Tak z kolei przed przyziemieniem wysuwają się sloty, w chwili gdy prędkość spadnie do 64 km na godzinę. Antek podobno pozostaje sterowny przy spadku prędkości do nawet poniżej 50 km na godzinę, po czym przechodzi w opadanie z prędkością bliską spadochroniarzowi. Oznacza to, że przy czołowym wietrze rzędu 15 m na sekundę Antek mógł lecieć do tyłu względem ziemi. Natomiast oficjalna instrukcja podaje minimalną prędkość lotu ustalonego na 105 km na godzinę. W części przykadłubowej górnego skrzydła znajduje się 6 zbiorników paliwa, po 3 z każdej strony, o łącznej pojemności 1200 litrów. Zapewnia to samolotowi od 900 do 1370 km zasięgu. W 1953 roku ustanowiono rekord wysokości lotu dla Antka, wynoszący 10 293 metry, przy czym trzeba zaznaczyć, że był to seryjny samolot, a istniały też egzemplarze wysokościowe.
Natomiast największa ciekawostka związana ze skrzydłem to AN2E, czyli Antek przerobiony na ekranoplan i to chyba nawet w kilku odmianach. Został on zaprezentowany na kołach i ze standardowym silnikiem, ale planowano, że produkowany będzie jako wodno-samolot z silnikiem diesla, czy w zasadzie wodno-ekranoplan z silnikiem diesla. Natomiast nie trafił on do produkcji. Między 2011 a 2015 opracowano w Rosji taki samolot. Jest to dalece rozwojowa wersja Antka z kompozytowym kadłubem, karbonowymi skrzydłami i turbośmigłowym silnikiem, który okazał się szybszy o połowę od pierwowzoru, tak podano, i mający prędkość minimalną bliską zeru. Planowano zbudowanie 200 sztuk takiego samolotu do 2025 roku. Usterzenie ma układ klasyczny. Od 60. serii produkcyjnej rozpiętość statecznika poziomego wynosi 7,20 m, wcześniej było to 6,60 m. Konstrukcja usterzenia jest metalowa, a pokrycie płócienne. Statecznik poziomy podparty jest zastrzałami. Stery kierunku i wysokości mają klapki wyważające, napędzane elektrycznie. Statecznik pionowy większości Antków ma obrys eliptyczny, ale były też egzemplarze ze statecznikiem eliptycznym podwyższonym i ze statecznikiem o obrysie trapezowym. Ciekawą modyfikacją jest AN-6, czyli wysokościowy turbodoładowany samolot meteorologiczny z dodatkowym przeszklonym stanowiskiem u nasady statecznika pionowego. Oznaczany on też bywa Sondierausstieg atmosfery. Silnik samolotu seryjnego to 9-cylindrowa gwiazdowa jednostka Świecow AS-62IR. Ma 29,9 litra pojemności skokowej i generuje 1000 koni mechanicznych mocy startowej i 820 do 840 nominalnej. Ma reduktor planetarny i odśrodkową sprężarkę, a uruchamiany jest rozrusznikiem bezwładnościowym zasilanym elektrycznie. Każdy Antek jest po locie zachlapany olejem wszędzie i to nie świadczy o żadnej awarii. Zbiornik oleju ma 125 litrów pojemności, fabrycznie nowy silnik palił 2 litry na godzinę, świeżo dotarty 2,5 litra, a samoloty po kontrakcie opylania pól nad zakurzoną Afryką paliły kilkanaście litrów na godzinę. Paliwa Antek też zużywa 2,5 litra, ale na minutę. W Afryce Afgas dostarczany był w beczkach, jak widać nie tylko w Afryce, a ułatwieniem eksploatacyjnym jest wbudowana pompa, dzięki której można powiedzieć, że samolot sam się tankował, prosto z beczki albo jakiegokolwiek zbiornika. W razie gdyby w locie doszło do pożaru silnika, pilot miał do dyspozycji instalację wtłaczającą do komory silnika dwutlenek węgla. Antek kojarzy się nam raczej z takim prostym śmigłem, jaki widzimy, ale pierwsze 119 serii miało inne śmigło, drewniane, z łopatami o kształcie szabli. Z kolei Aeroflot używał śmigieł trójłopatowych od Lisu Nova 2. Ciekawostką jest, że wersje na pływakach miały jako jedyne możliwość ustawienia śmigła na wsteczny ciąg. Samolot w wersji lądowej rozpędzał się do 253 km na godzinę, a jego prędkość przelotowa wynosiła 190. Z kolei kanał Zabytki Nieba rozpędzają patroni. Ten odcinek największymi kwotami wsparli Daniel Gerlach, Jakub Jamrus, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz, Piotr Boruszewski i R. Kamil C. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie patronom i jeszcze raz polecam Waszej uwadze lądowisko Niegowoniczki, firmę Skyjoy i pierwszą szkołę bojowego spadochroniarstwa. Na początku lat 80. powstał też koncepcyjny Antek z silnikiem turbośmigłowym, oznaczony AN-3. Źródła podają wykorzystanie dwóch typów silnika TWD. W 2013 roku w Kijowie opracowano wersję AN-2-100, tym razem z silnikiem turbośmigłowym MS-14 i trójłopatowym śmigłem. Fabryka ogłosiła wtedy gotowość do zmodernizowania setek Antków do takiej specyfikacji.
An-2 już w momencie wdrożenia do produkcji nie był specjalnie nowoczesny, ale pokazał światu, że nowoczesność nie musi być zawsze na siłę wdrażana. Świat nie zrozumiał, ale dla użytkowników Antka prostota okazała się ogromną zaletą. Samolot radził sobie w każdych warunkach terenowych, od strefy polarnej po pustynię, zatem zakres temperatur, w jakich latał, to ponad 100 stopni Celsjusza, nie mając ani klimatyzacji, ani instalacji przeciwoblodzeniowej. Nie wymagał dobrych, a w zasadzie żadnych lotnisk ani innej infrastruktury, a jego obsługa była łatwa i tania. Oczywiście ta taniość dotyczy czasów, w których koszt paliwa się nie liczył. Samolot był tak uniwersalny, że produkowany był w około 74 wariantach, ale nie da się doliczyć w ilu, bo niektóre to były różne oznaczenia tego samego samolotu na różne rynki, a zdarzało się też, że to samo oznaczenie wykorzystywano kilka razy dla odmiennych wersji. Samolot pozostał w ciągu jej produkcji seryjnej od 1949 do 1989 roku, a jeszcze w 2002 roku zbudowano finalną wersję czterech samolotów. Tematem na osobny film, i to nie jeden, są rajdy Antków po wielu kontynentach, takie jak lot dookoła świata z 1997 roku. Samolot w barwach upamiętniających ten wyczyn wita wjeżdżających do Mielca, miasta, któremu Antek zapewnił stabilność działania zakładów lotniczych, które produkowały nawet dwa egzemplarze dziennie, a dźwięk testowanych silników AS-62 nie cichł nad Mielcem przez ponad 30 lat. Ostatni lot w służbie Polskich Sił Powietrznych An-2 wykonał 14 grudnia 2012 roku w Radomiu. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał, dlatego że przedstawienie samolotu tak dużego i mającego tak bogatą historię wymagało ode mnie przebrnięcia przez tyle źródeł, że naprawdę mnie to bardzo dużo kosztowało i był to jeden z najtrudniejszych do zrealizowania odcinków, ale jego realizacja była bardzo przyjemna. Na koniec chciałbym podziękować mojemu imiennikowi, panu Markowi, który pilotował należącego do firmy Wingstore Antka, również ze mną na pokładzie, a w przerwach między lotami pokazał mi każdy szczegół tego samolotu, umożliwiając przekazanie tej wiedzy Wam na kanale Zabytki Nieba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i posłuchajcie, jak silnik stygnie.